zdjęto z tego boiska Dariusza Szpakowskiego. Mhm. Pana przyjaciela, można tak powiedzieć? Absolutnie. Kiedy Janusz Basałaj został szefem sportu w TVP. Pan był wtedy już czołową postacią w tej redakcji sportowej. Ciężko panu wtedy było? Bardzo. Tym bardziej, że było to nieuzasadnione, niesprawiedliwe i myślę, że patrząc z punktu widzenia tylu lat, niecelowe. Bolesne dla osoby, która bardzo dużo zrobiła dla polskiej telewizji, dla polskiego sportu. Bolesne także dla Janusza, dlatego że jeżeli miał pomysł zastąpić Darka, to był to zły pomysł. Na pewno nie wyszedł mu. Nie wyszedł. A myślę, że wszyscy na tym ucierpieliśmy jako środowisko, dlatego że to pokazało, że niezależnie od tego, kto jak budował swoją karierę, ktoś przychodzi i mówi: dziękuję. Ja nigdy w stosunku do ludzi, z którymi się nie zgadzałem, mogłem nawet mieć chłodne stosunki, nie podejmowałem decyzji na podstawie właśnie mojej relacji. To jest zdecydowanie wybór lepszego zawodowo człowieka do tego, żeby coś robił. To jest kanon. I w tym zostałem wychowany w radiu i po prostu to przenoszę do telewizji. Po prostu nie mam żadnych uprzedzeń, żadnych zawodowych uprzedzeń. Jeżeli widzę, że z kimś nie będę się dogadywał najlepiej, to po prostu się nie dogaduję. No dobrze, a pan sobie wyobraża, że pan mógłby powiedzieć Dariuszowi Szpakowskiemu, panu Szpakowskiemu, koniec, finito, czas nie, odejść? Nie, bo nie widzę takiego powodu. Natomiast my możemy sobie powiedzieć wszystko w oczy, dlatego że łączy nas długoletnia przyjaźń, która też polega na tym, że mówimy sobie czasami rzeczy niekoniecznie przyjemne.